Tutaj mamy niezły problem. O nie! Nie, to od... Albo za dziś nie chcę. Już właśnie na fulla tak, zacisnąłem dałoby dla ciekawości. Pani, mogłoby się wydawać, że to o tym jest dzisiejszy odcinek, ale to nie o tym, ponieważ dzisiaj każdy z nas będzie chronić swojego dmuchawca. Dmuchańca? Dmuchańce! Mlecze! Każdy z nas będzie chronić swojego, sami sobie wybierzemy, jak on będzie wyglądać. I wiecie, to jest ciężkie, bo tutaj ktoś może strolować sam siebie i Patryk. Może okazać się tak, że sam sobie na przykład zdmuchnie, także jest to dosyć ciężki odcinek, ale jak wiecie, nagrywaliśmy już odcinek z chipsami i wyszło fajnie. No, wywaliłem się dosyć się wszyscy. Ja cię wywaliłam. Tak. Sama sobie chipsa zepsułam. Oczywiście możemy sobie zdmuchiwać nasze dmuchawce nawzajem i sobie jak najbardziej przeszkadzać. Na początku zabezpieczamy. Tak. Mamy 15 minut na zabezpieczenie 15? Swojego dmuchawca, ale na początku może idźmy w ogóle po... Minutę. Chodźmy. Chodźmy po dmuchawce. A i oczywiście ważna zasada, że jak zostaną na przykład dwie osoby, to patrzymy, kto ma więcej tych nasionek przyczepionych. Osoba, która ma większą ilość nasionek, wygrywa. Jeżeli komuś, na przykład ktoś będzie trzymał i zdmuchnie się komuś te wszystkie bdynce, ale zostanie chociaż jeden nasionek, to jest jeszcze w grze, jeszcze nie przegrał. Są tu idealne dmuchary w ogóle dla nas wszystkich. Ja, która jest najładniejsza? Ta, ta. Dobra, no a więc tak, tutaj jest pełno i... Kurde, ej. Ważne jest, żeby był mały, żeby miał jak najmniej oporu powietrza. Znalazłam i taki, obydwa są piękne, bo są pełne. O, ten jest ładny, ale jest też coś takiego, że jak jest malutki, to one są gęściej umieszczone, przez co ciężej jest dmuchnąć. O, mam go! To jest albo ten, albo... Nie! Nie, 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 nie! Świeży! Ten albo ten, muszę się zastanowić. Szczerze? Jak przepiękne są te dmuchawce. Zobaczcie, bo to jest naprawdę to. Nigdy nie przyglądałem się aż z takiego bliska. Widać wszystko. To będzie mój. Mój też! Ten czy ten? Ten, bo jest większa. O nie, już mi poszło jeden. Albo ten. Jaki piękny mlecik. Tenek. Tak? Powiedz o. O. Nie. Ale spaliłaś. Jezu, Boże. Ale to było żałosne. Czy każdy ma wybrane swoje już takie jak chce? Dacia start! O cholera, mamy teraz ile? 15 minut? 15 minut na ochronę. Ej, mam taki pomysł, że się wam w głowie nie mieści. O, jakiś wika ci siadł na tyłku robak, ale nie chcę go... Nie, weź go! O nie! Nie! Ej! Ja go wsadzę, wytnę tutaj dziurkę, wsadzę mleczyka, przywiążę go taśmą, w ogóle owinę jeszcze papierem. Wiadomo, trochę strat będzie, liczę się z tym, ale oby było ich jak najmniej. I najśmieszniejszy trik z tym kubkiem jest taki, że ja go będę miała między nogami. Nałożę jeszcze do tego rajstopy takie czarne, krótkie, żeby mi to wszystko przytrzymało się. To jest jeden pomysł, a tu mam drugi pomysł. To, kładam rękę, wypierdzielam to i mam w środku, trzymam w ten sposób, nikt mi tego nie zabierze. Tyk, buteleczka plastikowa, padnie, nic się nie stanie. Dzieci, nie powtarzajcie tego w domu. Ej, patrz jaka ładna. Idealnie. Idealna dziurka. O nie. Ja cichutko. O nie, to potrzebowaliśmy. Ej, no Bartek. Co? Wiesz, że to do odcinka miało być? Na deal or no deal. Prawda? Nie, wracacie. Dlatego tam były dwie, tak? Nie, tak. To było już w jakimś. Nie, dwie. Nie, widzę, że w kre... Nie, co za wracacie? Sprawdza. Przyklejamy. O nie, to potrzebowaliśmy. To jest konstrukcja niezawodna. Zagraża. O, ja tak chciałem zrobić, tylko mi nie przeszło przez to. Otwieram skrzynię, mam tutaj rękę, wkładam tego ziomala, zamykam, hopla i opierdzielam taśmą. Ja mam bardzo chytry i sprytny plan. Jest przyklejenie go tutaj w ten sposób i będzie on tutaj tak przyklejony do mnie. No, będę mam mówić posypkę. I teraz ściskać się będzie tutaj, w tej płaszczyźnie, czyli nie dotyka go. To jest... Jestem genialna. Nie dość, że jakby tutaj, wiecie, jest punkt krępacji, że przecież nikt, no, poza Bartkiem, się nie skusi, żeby wyjąć mi coś z pomiędzy nóg. No i że jednak to jest niespodziewane, to jest takie niespodziewane. Wypcham torebkę, o, żeby nie wyglądała na taką pustą. Dobra. Podjeżdżam w getra. Opa.
Selena, jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to nie jest to głupie. A mogę siedzieć normalnie? No, wygląda jakbym nie była do końca dziewczynką, ale... No, najlepszy sposób. Cześć, Stasio. Widać go? Nie. Nie widać go. No nie. Ha, ha, ha. Oj. Nie widać. Dzisiaj... Stracę rękę? Tak. Ostatnio mieliśmy taki problem, że musieliśmy wypakowywać, żeby było widać, więc teraz zrobiłem specjalnie okienko, żeby można było sprawdzać stan. Dmuchawiec w środku. A widać go, nawet tak z boku go trochę widać go z boku. I od spodu go też widać, wszystko fajnie widoczne. Zatarczki z mafią, Holender. W środku mam bombę, jak nie odniosę im pieniędzy, to wybuchnie. Mleczek w środku jest. Ty stracisz dzisiaj tą szklankę. Na zawsze? No, zbijasz już na zawsze. Rozwaliłem ją z całej siły o ziemię. Tak. Ania zrobiła jakiegoś dynksa i że niby mam torebce, a tak naprawdę się ją ukryłaś. No, Rody, myślisz, że jestem na tyle inteligentna? Ma go w buzi. W buzi. Otwórz, wypluj. Wiecie co? Nie. Ale masz wypchane Ale spodnie. Czad! Ale dużo się dzieje w twoich majtkach. Założę czapkę. Było, że niby mam co pod czapką, a po prostu ją założę, a to będę miała cały czas w środku. Ja mojego dmuchawca schowałam w butelkę, bo uznałam, że będzie odporny na uderzenia, o ile sam nie spadnie w dół, bo jak spadnie sam w dół na dół, no to straci kilka, ale nie wszystkie. Mój plan, brak planu. Połowy już nie mam. No. Ja pierdzielę. To jest odpędzanie demonów. Ktoś będzie chciał, to powiem. Masz ty! Ty! No. Stąd bym nawet rzucił, do kosza trafiłbym, by się nic nie stało. Mam spróbować? No. To potem. Wybrałem pudełko plastikowe. Tutaj mam trzymajkę, żeby łatwiej mi było to utrzymać. Jeżeli w ostateczności mi to ktoś wyrwie i gdzieś mi upadnie, to wracę z powrotem. Ale już nie mam połowy, kurde, tych wesionek. To też się... To się łatwo zerwie, kurde, muszę to poprawić. Ostatnio nie miałam jakby takiego jakiegoś mocnego planu, po prostu torebka, żeby było blisko mnie, więc tak to teraz też udaje, że wygląda, tylko że dodatkowo zabezpieczyłam to koszulką, a ty raczej, no kto by mi zaglądał pod koszulkę? I co, i serio myślicie, że tu jest dmuchawiec? Nie, nie, mam go między nogami. Zastanawiacie się pewnie, co jest pod tą czapką. Każdy myśli, że mam tutaj. Każdy też myśli, że mam to dla zmyłki. I teraz Przemek, jakbyś miał obstawić, to gdzie to mam? Co jest zmyłką, a co jest prawdą? Jeszcze gdzieś indziej. Myślisz, że jest jeszcze gdzieś indziej? No. A wiesz, gdzie jest? No. Tutaj. Cały czas tutaj. Niezmiennie tutaj. No, więc to jest moja broń i pojazd w jednym. Nara. W dzisiejszym odcinku jestem strażnikiem mojego dmuchawca. Jest on przy moim sercu, także nic mu się nie dzieje. Będę się też ogólnie chować. To jest też mój drugi plan. Chować się przed innymi i wytrzymać jak najdłużej, bo w ostatnim odcinku sama się zdyskwalifikowałam, bo sama sobie złamałam chipsa, a w tym odcinku chcę uchronić dmuchawca i wygrać ten odcinek. To jest mój cel. Ona mnie napastuje seksualnie. Nie wyrażam na to zgody. Ej, popatrzcie, tak. To jest najlepsze, co dzisiaj zobaczyłam. Faust i stłuczkę do mięsa. No, słuchajcie, no trzeba bronić swego. O nie! No, rozwalał się troszeczkę. 3, 2, 1, start! Ja mam taktykę taką, że robię tutaj sobie fort i zbliżaj się! Bo rzucę! Mogę się przed wami bronić, nie mam zamiaru w ciebie strzelać! Szacowałam! Idziesz po to! Co ty tłuczkiem? No poproszę, proszę, proszę, no dawaj, Bebek, bebek! No ty pan, patrz jak ją! Dawaj tam! A co? Co? Dawaj tam! A! O, jak zakopało! Dobra. Oddawaj tuczek! Zabrali mi moją broń. Zostaw kupcie! Dawaj tuczkę! A ty dostaniesz zawodę. Dobra. Zaj! Nie daj! Co? Aj, aj, mój palec! Aj, dobra, muszę wyjść coś lepszego. Powinniśmy się pozbawić wszelkich kijów. Pozbawcie się niebezpiecznych przedmiotów. Bo serio, bo to boli fest. No, patrz jaką mam tu! Poczekaj. Niezniszczalny! Nie? Co to za... Dawaj, kochanie, bierz mu, szybko, nie, to mu bierz! Bierz mu! Czekaj, ja muszę... Co to za barykada ma być? Ej!
Ej! Otóż pałę metalową. Otóż metalową. Pałę. Ej, nie w ten sposób. On ma stawkę! Trzeba coś wymyślić. Tu się zadziało dużo złego. Tyle jeszcze jest. Ja pierdzielę. Teraz to wkładamy pod czapkę. Jak puści to mnie, to rzucamy się. No masz! Nie tak mocno! Bo mamie powiem! Ej! No co masz tu? Uśpienia! Popatrz, co się twoim mieczem dzieje! Jest wklęśnięte! Dobra, mam dmucharę. Bo drugie miejsce miałem! Miał drugie miejsce, bo ja miałem pierwsze! Cienutko. No nie działa. Kurde. A, co za gówno. Ej, mam puścił! Let's go! Od drugiej strony! O tak, bardzo dobrze. Ej! Nie! 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 Dobra, już! Ej, uciek! Ale rozwalone! Nie można powierzyć tereny domu! Patryk, wiesz z kim masz do czynienia. No idź do... Nie, trzeba cię pilnować, bo jesteś mocnym ogniwem. Pusi. Łaskawki, a może wam tu ktoś łaskawki? Dawajcie bańka, dawajcie bańka! Dawaj tak. Ja jesteś tam wciąż żyje. Nie wiem, radę wciąż żyje. Ani już na pewno dawaj, nie żyje. Dawaj, dawaj. Nie, o kurwa! Rozwalił. Tak, koniec! Rozwalił. Koniec! O mój Boże! Przepraszam, co się stało? Nie, straciłam mleko. Zostało to z niego? Nie da, nie dasz rady, nie dasz rady. Patryk, nie dasz rady, to nie ma sensu. Nie ma sensu! Nie ma sensu. Patrzcie, co jest najlepsze. Że straciłem trochę coś. Dobra, odstawiam bidon i postaram się walczyć! Ej, dobra, sprawdźmy, czy żyje. Nic ci nie zrobię, obiecuję. Chcę zobaczyć, czy działa. Czyli nic nie zrobię, obiecuję. Przysięgam. No, mój żyje jeszcze. Żyje? Żyje. Jak on żyje, jak ja go tak całego wytajegowałam? Żyje. Wiecie co? Najlepiej jednak trzymać się na uboczu, nie wtrącać się w te wszystkie kłótnie, przeczekać, a później atakować. Ale na razie przeczekać. Nie można mu dać dojść do taśmy. Co za król! A jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Co jest? Pomóż! Nie, dlaczego my... Patryk jest za mocny! Bozyna! Co to jest? Taśma? Ma taśmę! No! Trzymam go! A, mój bliższe! Tak! To nie, to nie jest moje? Znowu jeszcze palę! Ej, co z tym zrobić? Szybko, bo miałem to w czapce, cholety. To się liczy, nie? No właśnie chyba nie, bo u mnie taki był sam i już nie liczył się. Tak? No. Ej, to na razie pauza. Oj. Jesteś wykwita. Jaki ziomal. Patrz, tu jest mocna walka. Kto ma? A! Nogi! O, co tu się wydarzyło? Patrzcie, co się dzieje teraz. Bo z tobą wyszedł poza linię! Bo jest po, jak dotkniesz linii, to odpadasz! Nieprawda! Tak, bo ponad drzwiami jest ta! A niemożliwe, żebyś wyszedł! Nawet tutaj. Tyle! Ej, to jest powalony odcinek! To jest odcinek, który polega na tym, że się po prostu wbije! Ale nikt nie uwierzył, zmyłem na brzuszku, a ona była fajna też. Jezus, jaka... Dawaj tego piatuszka małego! Nie! Co? Nie zostawię. Czuję się za...
Uwaga! Nie! Pomocny palcyk, ja bym ci pomogła! Nie, 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 nie. O, już dzwoni chyba. Pójdę! Mam całą górę i były cały czas przyczepione. Serio? No, ani żaden ci prawie nie upadł. Naprawdę? No. Ej, on musi zejść, zweryfikować. jeszcze ma trzy nasionka. O nie! Dawaj go szybko! Chciałeś zeskoczyć stąd? Nie, to już życie się. Miłe? Boję się. Cóż, przegrałam widzowie. Ale życzę Patrykowi, żeby wygrał, bo to mój chłopak. Fajnie, jak ten dach się buja! Nice! Chodź, Patryk, się skrymujemy i pójdziemy na Hanie. Nie. No. Ja nie robię papku. Tu są zapasy! A nie! A nie! Go! Out! Wyeliminowałem cię! Koniec! Ja teraz Patryka! Dawaj go! Bartek, głasz! Koniec! Co? A na mnie chciałeś! Ty, mendo! Bo jakby tutaj jest pytanie, czy jeszcze walka trwa. Czyli walka trwa! Nie, Mortmorza, czy jeszcze nie wygrał? Nie. A, walka trwa. O nie, ała! Co jest? Ej, chłop go dusi! Jak cię poddam, musisz odklepać. Nie ma! To to jest niefajnie! Nie zepchnij mnie. Dobra, nie ma. Nie, zejście bezpieczne niech będzie. Okay, 3, 2, 1, startujemy znowu. Zostaw go. Kogo? Patryka. Dlaczego? Tak. Widzicie, jakie tutaj te są? No, masz przerobane, bo teraz masz taki wiesz, poziom adrenaliny, że z każdej strony możesz teraz wbiec pod... A ty masz gdzie? Masz gdzieś podklejone, nie? Ja pierdziel! Dobra. Tak, wiedziałem. No to Patryk przegra w takim razie, oficjalnie. No ale zobaczcie, tu obrończyni Patryka. Ja, to tak jakbym ja, kurde, w tym momencie stał z bronią Hani. Ja Hani nie atakuję. Jak najgorszy pantofel. To, że wypadł mój ten poza obszar, to jest kwalifikacja, nie? Kurde. Nie boję się ciebie. Czemu się mnie nie boisz? Bo jestem szybsza. Uuu. Jesteś szybsza, mówisz. Tak po prostu sobie chodzę za tobą. Ale stypiasz, co? Ale stypiasz. No Hania jest! Ja przecież nie będę go napieprzać. A ja ją będę. Ej! Ale co jest? To jest! Ej, czekaj, bo teraz jest fair, nie fair, bo to nie mam szans. To jak to teraz będzie? Cztery osoby wyszły. Ale to nie był finał. A czy, że finał jeden na jeden? Tak. No chyba tak, no bo tak to każdy się rzuci na mnie. Jeden na jeden jest. Każdy się rzuci na ciebie. No to bez sensu. No dobra, no to lecie jeden na jeden. Let's go! Nie boję się go! Oddam ci 10 złotych. Nie, ja ci oddam 10 złotych. Nie, bo ja zaraz cię dogonię. Dam ci 20. Nie, ja ci dam 20. No to co? Nie uszyję. Ja się boję go! A masz tam czy nie? No w tej torebce. No to już chyba możemy sprawdzić, bo ty mi przywaliłaś i ja tobie. Sprawdźmy. To może sprawdźmy. Ej, co jednak? No biega, dobrze. Nie, dobra. Ej, zbiera go! Nie masz go? O nie, nie ma go! Kochani, mamy teraz finał. W finale jest Hania i Patryk. I ogólnie nie mamy pojęcia, czy w ogóle ich dmuchawce przeżyły. Okej. Poczekaj, Hania. Tak, nie. Co jest? Nie! A czekaj, muszę sprawdzić, czy mój żyje. Był cały. Dobra, Patryk! Czekajcie, ja taka w ogóle zadowolona, że jestem i mi wypadł! O nie! Delikatnie. Okej. Okay. Mega delikatnie. Sorry, by było. Ja czuję, że on może być cały. Nie cały na pewno nie. Trochę odpadają. O cholera. 3, 4. Czekaj. Wow. Wygrana. No i dobra. Ja miałem strasznie gęstego, a dużo odpadło. Strasznie dużo. Dobra, Patryk. Gratulacje. Ta sytuacja z upadnięciem. Ale ja tylko przez to wygrałem. No tak. Tak. Przecież ona, ja widziałem, jak ona to odpakowała i tak...
Yeah. I wiesz, był cały. I w ostatniej chwili wypadł jej kubeczek na podłogę. Gratulacje, Patryk, wygrałeś. No, dałaś mi tak naprawdę tą wygraną. No już kończymy ten odcinek i wręczamy Patrykowi wygraną. Mamy tutaj kartę robienia oraz 100 zł. Proszę bardzo, brawo dla Patryka. Patryk, to jest bardzo dobra karta. Jeżeli wam też się podobają takie hardkorowe filmiki, stawiajcie łapeczki, dajcie znać w komentarzach, że chcecie coś, może jakiś pomysł z czymś innym. Polecie na nasze Instagramy i widzimy się jutro o godzinie 17. Pa! 45, pa, pa.